Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu 52 kroki do zwinności. Dziś chciałabym przybliżyć Wam model budowy doskonałego zespołu Drexlera z IBEPA. Zaczynamy od pytania, dlaczego tu jesteśmy? To czas budowania tożsamości zespołu. Staramy się zrozumieć nadrzędność celów zespołowych nad indywidualnymi. Poszukujemy sensu bycia razem i rozwiewamy wszelkiego rodzaju wątpliwości i niepewności, które zawsze mogą się pojawić. Jeśli udało nam się to uzyskać, to możemy przejść do kolejnego etapu budowania zaufania, czyli tworzenia takiego bezpiecznego środowiska, gdzie uznajemy się nawzajem, możemy na sobie polegać oraz wybaczamy sobie błędy. Kluczowe są tu autentyczność i wiarygodność. Jeżeli nie ma w zespole zaufania, to ludzie często zakładają maski i udają, że są kimś innym. W takim przypadku cofamy się do poprzedniego etapu i ponownie odpowiadamy sobie na pytanie, dlaczego tu jesteśmy. Natomiast jeżeli udało nam się zbudować zaufanie, to możemy przejść do kolejnego etapu i określić cele. Tu też tworzymy wspólną wizję. To bardzo ważny etap, żeby wyeliminować niepotrzebne współzawodnictwo i sceptyzm w stosunku do ambitnego celu. Jeśli mamy cele, to możemy określić rolę i odpowiedzialności oraz zdecydować, kto jakie decyzje może podejmować. Tutaj też dobieramy narzędzia, a następnie przechodzimy do działania. Jeśli mamy zaangażowanie i dostarczamy to, do czego się zobowiązaliśmy, nie ma destruktywnych konfliktów, oczywiście takie konstruktywne tarcie może się pojawić, nie ma też negatywnych emocji, to udało nam się osiągnąć fazę dostarczania doskonałych wyników, ten efekt wow. Tutaj obserwujemy synergię, spontaniczne działania oraz zaskakujące rezultaty. Tutaj pamiętajmy o docenianiu i czerpaniu z tego, że jesteśmy zespołem. Jeżeli zrealizowaliśmy nasze cele, które sobie zaplanowaliśmy, to przechodzimy do fazy odroczenia, czyli zadajemy sobie pytanie, dlaczego dalej kontynuować. I wtedy możemy albo się rozstać jako zespół, albo przejść ponownie do etapu, dlaczego tutaj jesteśmy. Serdecznie dziękuję za dziś i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.